Ponownie jestem w domu maklerskim Boś, ponownie widzę się z panem Markiem Rogalskim, ekspertem. Panie Marku, jestem bombardowany informacjami z prasy, radia, telewizji, że raz jest dobrze, uspokajam się, potem, że jest źle, potem, że znowu dobrze, potem, że znowu jest źle. Rynki finansowe też szale jak roller coaster, raz w górę, raz w dół. Jak sobie poradzić w tym kryzysie? Rzeczywiście ten chaos jest coraz większy. To jest też wina polityków, którzy zapewniają, że jest dobrze. Natomiast rynek finansowy wie swoje, wie, że strefa euro ma problemy, wie, że to nie jest łatwy temat i te wahania są duże. Czyli rzeczywiście zmienność duża i ta duża zmienność powoduje, że część ludzi uznaje, że rynek nie jest dla nich. Natomiast ja bym oczywiście wskazał tutaj też panu i naszym widzom, to, że są takie aktywa, które w kryzysie idą w górę. Czyli zawsze jest tak, że kapitały po świecie krążą. One muszą gdzieś mieć swoje ujście. To nie jest tak, że są tylko w jednym miejscu i na to wszyscy tracą. Więc ktoś zyskuje, ktoś zarabia. To jest zawsze reguła rynku finansowego, która jest od zawsze, od zarania tego, całej tej historii. Więc w tym momencie rzeczywiście widzimy grupę aktywów, które idą w górę właśnie na tym całym zamieszaniu. Spotkałem się z takim określeniem w prasie jak safe haven. Tak, to właśnie jest ta grupa nazywana przez rynki finansowe safe haven, czyli bezpieczna przystań, inaczej też azyl jakby dla kapitału. I ostatnio, jeżeli chodzi o safe haven, co się najbardziej widzieli też w mediach, to był frank. Frank, który wcześniej był uznany przez inwestorów za bardzo fajną walutę. Szwajcaria za bardzo fajny kraj, ponieważ po pierwsze nie ma długu. Po drugie gospodarka szwajcarska rozwijała się szybciej niż europejska. No i Szwajcaria jako historycznie właśnie dość ciekawe miejsce dla banków i też dla globalnej finansjery, przyciągała się na swoje waluty. I to, cośmy widzieli, ostatnie kilkanaście miesięcy, frank, który galopuje, kurs galopuje do góry, jest coraz droższy. 40% ponad wzrostu do euro w pewnym momencie w ciągu kilkunastu miesięcy. To jest bardzo dużo. To jest coś, czego szwajcarskie firmy nie są w stanie przyjąć na siebie, czyli jeżeli na przykład pan produkuje jakiś wyrób i pan go sprzedaje za granicę, to dla pana jest bardzo ważny kurs waluty. Jeżeli waluta jest tania, sprzedaje pan tanio, pan jest na rynku konkurencyjny. Jeżeli waluta pandemicznie drożeje, nagle się okazuje, że pana wyrób po prostu jest cenowo zupełnie na innej półce i rzeczywiście to szkodzi. Oczywiście jeszcze możemy dać przykład zupełnie inny, narty. Polacy jeżdżą do Austrii i do Szwajcarii. W tym roku raczej będą tylko w Austrii. W Szwajcarii nie, ponieważ cena skipasu pewnie będzie taka jak cztery skipasy w Austrii, więc to jest takie określenie, które wszyscy dobrze rozumiemy i widzimy, w czym jest problem. Więc Szwajcaria ostatnimi czasy zaczyna to też widzieć i te 100 działania robione po to, żeby powiedzieć rynkom finansowym wyraźnie, słuchajcie, było fajnie, ale teraz frank nie jest dla was. Szukajcie czegoś innego. Bank Szwajcarii już to robi. Bank Szwajcarii zrobił przecież interwencję, ustalił szczytny kurs euro do franka na poziomie 1,20 i powiedział, że będzie go bronił, czyli powiedział, że słuchajcie, ale są inne możliwości. No właśnie, o te możliwości chciałem pana zapytać, ponieważ no, wspomnieliśmy o franku szwajcarskim bardzo drogim, o złocie, które jest bardzo drogie. W związku z tym, w co inwestować, gdzie jest jeszcze szansa wzrostu? Tak, złoto jest drogie, też drożeje wyraźnie, podobnie jak frank. I w związku z tym ja bym też właśnie szukał czegoś, co jeszcze nie podrożało, co spełnia moje kryteria safe haven. I tutaj, jeżeli bym się przyjrzał dokładnie rynkom finansowym, znalazłbym jedną walutę, walutę Norwegii. Krona norweska, bardzo fajna waluta, bardzo fajny kraj Norwegia, który ma swoje duże plusy. Po pierwsze, jest troszkę na uboczu całej Europy, posiada duże złoża ropy, które powodują, że budżet norweski jest budżetem idealnym, ma nadwyżki w budżecie, czyli ten dług norweski jest niski. I w sytuacji, kiedy cały świat się boi o dług, kiedy spekulanci polują na kolejne kraje, które mają problemy z zadłużeniem, Norwegia jest idealna. Natomiast minus Norwegii jest tylko taki, że to jest troszeczkę zbyt mały kraj dla
globalnej finansjery, że korona norweska nie jest zbyt płynna. W związku z tym tak naprawdę tą alternatywą do franka jest amerykański dolar. Dolar, który jeszcze nasze babcie pamiętały, dziadkowie, że dolar też był fajny w PRL-u. Tak samo jest też będzie fajny właśnie w kryzysie. Za dolarem przemawia jeden duży plus. Rynek obligacji amerykańskich. Rynek, który jest płynny, bardzo płynny. Największy na świecie. I tak jak to było w poprzednim kryzysie, też teraz będzie podobnie. Czyli jeżeli szukamy alternatywy, dolar amerykański jako numer jeden i ewentualnie poboczne typu właśnie korona norweska.